Dzień dobry. Dziś chciałbym pokazać Wam, jak pobrać oraz nagrać aplikacje Messenger oraz Facebook na tabletach oraz smartfonach Huawei'a. Od jakiegoś czasu nie jest to możliwe, nie jest możliwe pobranie z aplikacji Huawei'a, bo nie ma tych aplikacji Messenger oraz Facebook do zainstalowania. Jest to kwestia tam polityki Stanów Zjednoczonych, dlatego też musimy pobrać te programy z innych stron internetowych. Najlepiej zrobić to bezpośrednio na telefonie lub na tablecie. Ja akurat tutaj dla filmu, że lepiej mi nagrać jest to, bo mam program do nagrywania filmów pod Windowsem. Robię to na komputerze, oczywiście pobrane programy na komputer trzeba przekopiować na telefon, dlatego też radzę od razu pobrać te programy na telefonie, na tablecie, zainstalować je automatycznie i cieszyć się właśnie tymi aplikacjami na smartfonach i tabletach Huawei'a, zwłaszcza, że to są świetne telefony, dobrej jakości. No cóż, zaczynamy. Pobieramy te aplikacje, może na przykładzie zróbmy Messengera. Pobieramy te aplikacje ze strony, wpisujemy w przeglądarkę Messenger APK. APK. Wświetla nam się lista. My pobierzemy ten program. Zresztą tak również jak i Facebook ze strony APK Pure. To jest właśnie ta strona. Wchodzimy w nią i automatycznie wyświetla nam się odnaleziony program Messenger. Pobieramy go. Na komputer tutaj w tym momencie już to pobrałem, więc nie będę go jeszcze raz. Nie, Messengera nie pobrałem, mam tylko to Messenger Lite i Facebook. No to Messenger pobierzemy sobie. Zapisz. Pobiera mi się tutaj. Cóż, od razu pobierzmy Facebook. Zapisujemy w przeglądarkę tej strony i naciskamy Enter. I wyskakuje nam Facebook, tylko dla przykładu ja pobiorę sobie Facebook Lite, bo Facebook już pobrałem. Pobieramy Facebook. Mam Messenger Lite, mam, to teraz jeszcze sobie dokupiłem Facebook Lite. Zapisz. No cóż, programy mam już skopiowane, jeśli były pobrane na telefon, to od razu instaluję, którą wersję chcę, a jeśli skopiowałem na komputer, to niestety muszę je przenieść na telefon lub na smartfon lub na tablet i zainstalować je z plików. To właściwie tyle. Tutaj już nie będę pokazywał instalacji tych programów, ale mam je zainstalowane, także możecie śmiało instalować i cieszyć się Huawei'ami na rynku. Zobaczmy, jak to wygląda na tablecie. Tutaj już mam zainstalowany Facebook i Messenger Lite. Pliki wcześniej pobrane. To jest Messenger, Messenger Lite oraz Facebook i Facebook Lite. Tak, no wchodziłem na normalnie przeglądarkę i wpisywałem sobie Messenger Lite APK. Już nawet tu jest, właśnie. To będzie, który to będzie? A tutaj jest APK Pure. Stąd pobierałem te programy. Wchodzę sobie na stronę, wypobrałem sobie Messengera. Oczywiście można sobie tu również wpisać Facebooka, pobrać. No, zobaczmy. Tak jest. Jest Facebook Lite i jest Facebook. Pobieramy z tych stron i normalnie sobie instalujemy. Także bardzo proszę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.